Witam was moi kochani, dzisiaj pogoda w kratkę, troszeczkę pada, troszeczkę nie, ale skończymy to kręcenie tutaj tego zbrojenia, podokańczę trzeba, tam mam już pokręcony ten dół, zaraz powrzucam elki i zamykamy temat. Tutaj też Sebastian już zaczął robić elki na tą stronę, zakładać, zaraz to powiążemy i w zasadzie będzie tyle, tam jeszcze musimy kawałek wieńca wrzucić, ale to sobie ustawimy rusztowanie i dokończymy, klepniemy ten temat i już mamy dzisiaj gotowe zbrojenie zrobione, więc tyle to pracy zajęło, ile zajęło. Na czwartek mamy ugadany beton, więc w czwartek betonujemy, no i co, i tyle w zasadzie tutaj, potem przejdziemy na spokojnie, pokażę wam jak to wszystko wyszło i dzisiaj będzie krótka informacja tylko, jak to tutaj wygląda i będziemy czekać na beton. Dobra moi kochani, zalewamy teraz tutaj te rdzenie, jeden mamy podlany, teraz robimy ten drugi, jeszcze tutaj ze dwie taczki wejdzie i tyle, no i podokręcać, popodkładać konie tutaj trzeba na tych tematach i mamy zbrojenie gotowe. Tak to wygląda tutaj, potem przejdziemy jeszcze na spokojnie, wam przylecę z kamerą, żebyście mogli sobie zatrzymać film, przyjrzeć się jak to wyszło tutaj docelowo, całe te zbrojenie na tym stropie, no jest tego dość, przeszło 120 metrów, tutaj mamy betonu do lania, więc kawał betonu, kawał chałupki jest do wylania, ale ogarniemy, bez problemu ogarniemy, także zostanie tylko wylanie betonu, pościąganie i przypielęgnowanie go, żeby po prostu nic się nie wydarzyło. Jeszcze trochę, jeszcze z pół godzinki mamy to gotowe i zostanie nam, przestawimy sobie rusztowanie już tutaj pod okna, żebyśmy mieli do zalania, bo tu mamy sam wieniec do zalania, tamten odcinek się wrzuci, elki się powiąże i temat zamknięty. I będziemy musieli rusztowanie zostawić do betonowania, żeby szło ten wieniec tam zalać. Tak to wygląda. W ten sposób. Dobra, zalejemy to, ja się potem podokręcamy, tutaj zrobimy na gotowo i przejdę z kamerą, wam pokażę w koło ten strop, jak to tam wyszło. Te rogi sobie pozaglądacie, wszystkie te, jak tu jest powsadzane, pozakładane są te pręty, otwarcie jest tutaj na wieńcu, także to wszystko za chwilę wam pokażę. Mamy to w ten sposób tu zrobione, czyli elki na zewnątrz, 4, tu jest pochytane, żeby nie rozciągało mi tego w tych miejscach, gdzie nie ma tych nóg, reszta jestem spokojny, przezbrojony dołem. W ten sposób po całości pręty już puszczane na całą długość, nie chcieliśmy ich dotąd, tylko są po całości przepuszczone i tu mamy róg związany, czyli 6 elek, 3 i dołem 1, 2 i 3. Zaraz przejdziemy tam dalej, tylko muszę wyskoczyć tam z drugiej strony na drabinę. Mamy przywiezione też porotermy, bo musimy potem jeszcze, jak się zaleje strop, będziemy musieli ogarnąć szczyt nad garażem, jest do zrobienia, i szczyt tam z tamtej strony musimy klepnąć, żeby było podparcie na krokwie do więźby. No i wejdźmy do góry, tam mam jeszcze jeden róg do dokręcenia, ale to wam pokażę. W ten sposób to wygląda, na spokojnie przejdziemy, zobaczymy po całości, poskręcane wszystko jest tak jak się należy, czekamy na kierownika, aż przyjedzie odebrać. Czyli jadąc pomału, potem będziecie mogli sobie zatrzymać film, zobaczyć jak to wygląda po całości poskręcane. Tutaj jest to przezbrojenie tego rogu wolnego. Tutaj mamy rozdzielcze zastąpione szóstkami zamiast ósemek. W ten sposób jest to jak najbardziej prawidłowo. Troszeczkę ich jest gęściej, ale o to chodzi, żeby dać gęściej. Tutaj mamy w ten sposób szpaksami poskręcane, żeby też nam nie rwało. Narożniki poskręcane wszędzie po 6 elek pozakładanych. No i tu popodkładane konie pod co drugim prętem, żeby przy zalewaniu
ustabilizować te zbrojenie, żeby nam po prostu się nie położyło. Przepusty, tutaj następny narożnik, przepusty porobione na rekuperację w ten sposób. Tak to wygląda po całości. Podkładki popodkładane, czyli całe zbrojenie mamy w powietrzu, żeby przy zalewaniu podeszło ładnie pod pręty. Tu taka sama sytuacja, przepust na rekuperację zrobiony. Tutaj widzicie, te pręty są przedłużone, dotąd się wspierają, tutaj wciśnięte między te elki, także podparcie mają dość przyzwoite, nawet bardzo przyzwoite bym powiedział. No tu mamy troszkę hałas, bo mamy zalany ten trzpień. Dzisiaj żeśmy sobie to zalali i w ten sposób będziemy po prostu już resztę dolewać, żeby nie było tego największego ciśnienia przy zalewaniu z gruchy. Wiadoma sprawa, belka wygląda w ten sposób, popodkładana, szpaksami poskręcana w każdym miejscu. Tu mamy te przezbrojenie tego wyłazu, czyli dołem są trzy pręty puszczone, tu są podokładane po całości od wieńca do wieńca, natomiast tu są położone krótsze odcinki, tak żeby się wspierały na tych przynajmniej czterech całych. No i po skosie są trzy dołem i trzy górą przezbrojone i tak to leci w koło tutaj, w koło tego wyłazu. Te przezbrojenie jest tutaj jedno z większych. Natomiast tutaj, jeżeli była taka sytuacja, to co wam mówiłem, to co wam pokazywałem, tu konie popodkładane wszędzie, żeby to przy zalewaniu miało po prostu jakąś tam stabilność, żeby nie klapło te zbrojenie. Tutaj to co wam mówiłem, czyli jak mieliśmy, wyszedł nam ten koń w tym miejscu, to dałem po prostu dwa z jednej, z drugiej strony, żeby już nie kombinować. Tu ta sama sytuacja, są zagęszczone, tutaj przezbrajać tego nie musimy. No i tu mamy wypust na kable elektryczne i mamy wypust na przepust na kanalizację, na przypuszczalne odpowietrzenie. No. Nie wiem, jak tutaj inwestorzy sobie zagospodarują, bo mogą jak najbardziej zrobić toaletę jakąś tam potem w przyszłości u góry, mają którędy puścić rurę. Także w ten sposób to wygląda, moi drodzy. Całe zbrojenie gotowe. Tak jak mówię, w czwartek czekamy, przyjedzie kierownik odebrać i czekamy na beton. W czwartek lejemy. No, zobaczymy, przetestujemy tą moją konstrukcję, którą tam stworzyłem. Będę chciał wam pokazać tutaj, żebyście mogli zobaczyć prosta budowa, naprawdę konstrukcja prosta. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. No taką mam nadzieję, ale zobaczymy, jak będzie. Dobra, moi drodzy, my się zawijamy pomału, bo już jest godzina za 24. No zeszło się dzisiaj trochę z tym dozbrajaniem, z tym zalewaniem, więc tego czasu umknęło dość sporo, ale nieważne. Ważne, że jest przygotowany strop do zalewania i możemy spokojnie czekać na odbiór kierownika, no i potem na beton. Także miejcie się. Z mojej strony tyle. Na razie, do następnego.